Cześć, standardowo mam dzisiaj dla Was kolejną część nowego update'a, który pojawił się na stronie Giantsa. Mam tutaj na myśli nowe maszyny. Może słowo nowe to w tym przypadku tutaj jest troszeczkę nowy rost, bo tak jak w poprzedniej części mieliście maszyny, które głównie skupiały się na leśnictwie, tak no, w tej części mamy maszyny, które w głównej mierze pochodzą z dodatku Platinum. Więc jeżeli ktoś ten dodatek miał, no to średnio będzie go interesował ten odcinek. Natomiast jeżeli ktoś dodatku Platinum nie miał, no to wydaje mi się, że no 19 będzie dla niego dużo świeższym powiewem, bo dochodzi tutaj też uprawa trzciny cukrowej. To po prostu będzie miał tutaj jedną uprawę więcej, z którą wcześniej nie miał styczności. Ok, to startujemy. Na pierwszym miejscu mamy Akko. No w tym momencie w Akko tutaj się nic nie zmieniło, to co było już jest, nie ma już Coming Soon. W Agrisemie doszedł nam Głębosz, czyli ten Głębosz. No może nie jest jakiś tam duży, ale na początek pewnie takie sprzęty będą się cieszyły dużym powodzeniem. Wymaga nam od 140 koni, szerokość pracy 4 metry, także na początek będzie ok. Agromasz, w końcu pojawił się Agromasz. Z Agromasza mamy tutaj talerzówkę BTC50H. Jeżeli chodzi o jej detale, to żeby jej używać będziecie potrzebowali sprzętu, który dysponuje mocą minimum 140 koni mechanicznych i szerokość robocza tej talerzówki do 5 metrów. No i za Gromasza oczywiście ma się pojawić coś jeszcze. Z Amazonki, Amazonkę mamy tylko jedną. Nie wiem dlaczego tutaj jest napisane sadzarka, bo po prostu jest to siewnik, no ale ktoś sobie tak tutaj nazwał. Oczywiście jest to sprzęt, który będziemy używać na początku i wymaga nam od 100 koni mechanicznych, 3 metry, szerokość robocza i pojemność zbiornika 1140 litrów. Z Bednara mamy tutaj kultywator, ale jeżeli ktoś z Was miał dodatek Big Bad, no to w Big Badzie ten kultywator już się pojawiał, czyli powinien być Wam dobrze znany. No i on potrzebuje tutaj już porządnego sprzętu, bo potrzebuje mocy rzędu 500 koni mechanicznych, no i jego szerokość pracy jest adekwatna do tego zapotrzebowania na moc, bo szerokość pracy to 18,2 metra. Z Bredala na razie nie mamy żadnych nowości, z Capello też nie mamy żadnych nowości, z Case'a, no z Case'a nam się coś pojawiło, ale no pojawiło się to, co było już w dużych factsheetach, tak, czyli mamy Maxuma, czyli ten taki średni ciągnik, moc od 145 do 175 koni, prędkość maksymalna 50 km na godzinę, pojawił się kombajn do trzciny cukrowej, który jak ktoś miał Platinium, no to bardzo dobrze zna, jak ktoś nie ma, no to będzie się mógł z nim zaznajomić. No i pojawił się też kombajn do bawełny, czyli do nowej uprawy. I co mnie zaciekawiło tutaj, to no moc to wiadomo, no 415 koni, prędkość no nie mała, bo 25 km na godzinę, ale ta pojemność mnie zaciekawiła, 20 000 litrów, no to czyli te po prostu bele prostokątne będą no dosyć dużo zawierały tej bawełny. Tutaj mamy Challengera w kategorii duże ciągniki, czyli jeden z największych sprzętów, też go pewnie już dobrze znacie, moc od 492 do 646 koni, także dosyć potężny. A tutaj nic nowego, tam koło mnie w DFM-ie również nic nowego. Hainbook tylko jeden chwastownik jak na razie. Elmers też tylko jedna przyczepa i nie zapowiada się, żeby było coś więcej, bo nie ma już Coming Soon. Svenda coś jeszcze będzie, na ten moment mamy tylko tyle. Flexi Coil, no też tylko ten jeden kultywator tutaj będzie z tej firmy, z Fligla mamy trzy sprzęty i nie widać, żeby było coś więcej, z FSI tylko jeden. O, tutaj się pojawiły sadzarki do trzciny cukrowej dodatku Platinium, znowu dodatku Platinium niestety, więc to też nie jest żadna nowość, one się nie różnią niczym więcej, oprócz po prostu szerokości pracy, a też ona nie jest imponująca. No bo jest to 1 metr i 2 metry, tak, czyli tutaj jakiegoś wielkiego rozstrzału nie mamy, jedynie co to wymaga na moc i znacznie odbiegająca między jedną marką a drugą. Tutaj też nic nie mamy, tu z Grimme też nic nie mamy, z Hardiego jeszcze coś się pojawi. Tutaj również nie mamy nic więcej i też się nic nie pojawi, Husqvarna tylko jedna piła, z Jensa też tylko te dwa rębaki, z John Deere coś się jeszcze pojawi, nie wiemy co. Jones Red tylko piła, Grimme już było, Joskian nic, tutaj z Komatsu też już nic, z Garanta coś jeszcze będzie, Kramer tylko jeden,
No tutaj przyczepy się jeszcze pojawią. Skuna coś jeszcze będzie, jak widzicie. Ferneland. No i jak widzicie, mamy tutaj siewnik. Wymaga nam od 70 koni mechanicznych, szerokość pracy 4,5 metra, pojemność 960 litrów. No i mamy talerzówkę i ta talerzówka jest, no można powiedzieć, adekwatna do szerokości roboczej tego siewnika, bo ta talerzówka ma no 3 metry, tak? Czyli to są sprzęty, które będziemy używać na początku. Z Lizarda pojawiła się nowa ciężarówka Warrior. Moc 460 koni, prędkość maksymalna 80 km na godzinę. Pojawił się kombajn do trzciny cukrowej, jednorzędowy. No i pojawiła się przyczepa do bawełny, która jest w stanie zabrać jedną tą belę prostokątną i naczepa do ciężarówki, która jest w stanie zabrać dwie takie bele. Mogliście ją zobaczyć w tych dużych wetsheetach. No i tutaj mamy przyczepę do trzciny cukrowej z wysokim wysypem. Z mana coś jeszcze się pojawi, na ten moment nie mamy więcej. Z mani tu też coś się jeszcze pojawi. Z Massey Fergusona doszła nam przyczepa też z tym wysypem bocznym, z tym wysokim do trzciny cukrowej. O pojemności 28 tysięcy litrów. No tutaj mamy też tylko piłę. Z New Hollanda na razie nie mamy nic więcej. Z Ponce też już nie mamy nic więcej i nie będzie. Tutaj mamy dwie, z Randona mamy dwie takie przyczepy. Ta pierwsza to jest oczywiście przyczepa do ciągnika 66,5 tysięcy litrów, a ta druga jest to naczepa o takiej samej pojemności, z tym, że naczepa do ciężarówki. Ona też jest tym bocznym wysypem do trzciny cukrowej. Znaczy nie tylko do trzciny cukrowej, ale między innymi możecie ją wykorzystać do trzciny cukrowej. No z ropy również nic nie mamy, z Selforda mamy pług. I ten pług również jest jednym z tych początkowych, bo wymaga naprawdę niedużej mocy, 85 koni wystarczy, no ale też i szerokość pracy to jest tylko 2 metry. Tutaj też nic, tu też nic. Ze stary doszedł nam ciągnik w kategorii małe ciągniki, czyli coś na mniejsze zapotrzebowanie. Tutaj mamy ST Max 105. No i ten ciągnik ma 105 koni mechanicznie, jak sama jego nazwa modelu wskazuje. No i prędkość nie jest imponująca, bo tylko 30 km na godzinę, czyli trzeba się trochę namęczyć, żeby nim pojeździć. Oprócz tego pojawiły się też dwa kultywatory. No i te kultywatory mają jeszcze też możliwość dodatkowego zasobnika. No i tutaj moc wymagana 130 koni, szerokość pracy 3,7 metra i pojemność tego zasobnika 585 litrów. No i ten drugi troszeczkę większy i wymaga też większej mocy, 220 koni, szerokość pracy 4,9, pojemność 845 litrów. Tutaj mamy dwa siewniki, również jeden mniejszy, drugi większy, czyli dla każdego coś tam sobie znajdziemy i dopasujemy. Wymagana moc 108 koni mechanicznych, szerokość pracy 3,6, no i zbiornik 1485. I tutaj ten duży już potrzebuje naprawdę porządnego sprzętu i mocnego, 420 koni wymagana moc. Stepa, no tutaj mamy tylko tą przyczepę do transportu beli i drewna. Ze Steyera nic nie mam więcej, czyli tylko piła. Ze Stola tu już też nie ma co więcej pokazać. Sewer, no tutaj jest marka obciążników i te obciążniki są z wagą od 700 kg do 2400, czyli jest tutaj duży rozstrzał dla takich małych ciągników i dla tych już naprawdę dużych, no bo niespełna 2,5 tony, no to już jest sporo, jeżeli chodzi o obciążnik. Z Titi pojawiła się talerzówka razem z zasobnikiem na iniekcję nawozów. Dodatkowo mamy też z tej marki sadzarkę do trzciny cukrowej. Też ona chyba, z tego co pamiętam, miała ten zasobnik do nawozów. No i jest jeszcze jedna przyczepa z wysokim wysypem. Tutaj w tym dodatku Platinum tych przyczep było dużo, ale szczerze wam powiem, że zajmowanie się tą trzciną cukrową było tak czasochłonne i tak żmudne tymi po prostu sprzętami jedno- i dwurzędowymi, że no, pierwsze co zrobiłem, to były pierwsze żniwa, może chyba z raz czy ze dwa ta trzcina odrosła i dałem sobie z nią spokój, bo po prostu nie miałem już więcej cierpliwości. Z Padreszta na razie też nie mamy nic więcej, Waltra jest tylko jedna nadal, z Wilsona też mamy tylko jedną przyczepę, no i pojawią się jeszcze jakieś nowe, niezapowiedziane tej pory marki. Pewnie będzie Treffler, którego nie wiem czemu jeszcze nie pokazali, a Treffler, z tego co mi się udało na tych zwiastunach wypatrzeć, będzie miał udział w grze w postaci chwastownika. Może czegoś więcej, bo akurat no, ta firma robi dosyć ciekawe sprzęty. Ja po prostu uważam, że no, trzymam się tego zdania, że
Tak jest ułożona ta kampania marketingowa i po prostu to, co najlepsze, trzymają na koniec. No i wolę tak myśleć, niż już teraz z góry zakładać, że, no, że będzie średnio. Tak? Wolę myśleć, że coś tam jeszcze dużego trzymają, może nie tyle dużego, co po prostu wpływającego na rozgrywkę, tak? Bo tam grafika grafiką, no ale chociażby ten aspekt manualnej sprzedaży mleka można to rozwiązać w ciekawy sposób. No, mam nadzieję, że nie wrócą do korzeni, tak? I nie będzie to tak jak w starej odsłonie farminga, ale wymyślą coś bardziej innowacyjnego, no, na co liczę, tak, szczerze powiem. Na dzisiaj to tyle, cześć, pozdrawiam Was.